jest ładne. Ciekawe, co się stało z malarzem. Pewnie produkuje masowo tandetne kalendarze fantasy i okładki książek. To ładne malowidło. Dobra, tu mamy jakiś alarm. Alarm jest włączony, tyle że i tak nie działa, bo drzwi są otwarte. Ale zawsze ktoś jest w pobliżu, więc sądzę, że jesteśmy bezpieczni. Oj! Czy to ja? Nie, Abby, to nie ty. Dobra, zanim pójdziemy jeszcze w tamtą stronę, to pójdziemy tędy, bo będzie nam coś tu potrzebne. Jeżeli w ogóle się da coś zrobić. Da się, dobra, super. Tutaj mamy jedną z zagadek. Jakąś wielką maszynerię. Potrzebujemy ten zacisk wziąć, ale nie możemy go wziąć, bo on coś tu robi. O, wygląda na to, że zacisk pełnił jednak jakąś funkcję. Co za niespodzianka. Wąż jest zamknięty zaciskiem, dlatego nie cieknie. Dobra, więc my tu musimy tak poczarować, żeby wziąć ten zacisk. Tutaj mamy jakiś urwany kabel. Ten kabel jest zerwany. Przewody są zbyt daleko od siebie, by je z powrotem połączyć. Wygląda na to, że ktoś wyrwał spory kawałek kabla. Tak, ktoś był na tyle silny, że wyrwał kabel. W każdym razie trzeba go połączyć, najlepiej złotym pierścionkiem. Mam nadzieję, że to się nie roztopi. To żyje! Tak. Okej, okay, więc... Tak, jak ona powiedziała, że to żyje, tutaj maszyny, to znalazłam w internecie, że to jest jakieś nawiązanie do Frankensteina niby. Ale szczerze mówiąc, nie wpadłabym na to. Dobra. Zawór ciśnieniowy. Bo musimy chyba spuścić ciśnienie, żeby wodę stąd opuścić, czy coś takiego. Ale czy to się dało teraz zrobić, nie pamiętam. Nic z tego. Nie. Musimy najpierw rozwiązać tę zagadkę, czyli wszystkie te, nie wiem co to jest, jakieś bezpieczniki, niebezpieczniki, ułożyć w jednej linii. Trochę z tym zabawy jest. Bo czerwony blokuje jeden bezpiecznik, a zielone się obracają, jak obracam tą śrubą. Chyba, no. To jest głównie tak... Na chybił trafił trochę. O, jednak nie tak. O, teraz też nie będzie tak łatwo. Coś mi się tu wkrzaczyło. O, może teraz. Yeah! Zrobiła nam się zielona lampka i teraz możemy czarować. Spuszczamy ciśnienie. No i teraz to koło. Opuszczamy wodę, czy co to tam? Stare, zardzewiałe koło. Pewnie odkręca się nim wodę. Teraz wskazuje zero. Nie ma ciśnienia. Więc zabieramy zacisk. Przyda nam się. Zacisk. Dobra. Aha, i złoty pierścionek też. Nie zostawię swojego złotego pierścionka. Ostatecznie ktoś będzie musiał naprawić ten kabel. No. Niby maszyny już nie słychać, ale nadal zostały te. No, ale już się nic tu nie da z tym zrobić, więc... Możemy, że tak powiem, wyjść stąd. Co to za żelastwo? Rdza to cecha charakterystyczna architektury małej Wenecji. Wenecja bez rdzy byłaby jak San Francisco bez wzgórz albo Paryż bez kawiarenek. Pewnie lepsza, ale nie taka sama. No tak, ciekawe porównanie. Tego jeszcze nie słyszałam. Co za okno? Hej! Mogę zajrzeć do salonu. To zadziwiające. Okej. Cienie są rysowane. Aha. Cienie są rysowane. Ciekawe. Dobra. Co nam powiesz o sobie? Czuję, że ktoś się na mnie gapi. No, to też jest dosyć ciekawa rzecz. April wyczuwa naszą obecność. April Ryan.
Musisz się do siebie przyzwyczaić. Lubię moje ubranie. Jest niedrogie, ale fajne. No, nawet niezłe. Co? Mam coś na twarzy? Potargałam się? Na co się gapisz? Polubię. Czuję, że ktoś się na mnie gapi. Dobra. Tutaj siedzi sobie jegomość, który się nazywa Cortez. Jest to jedna z moich ulubionych postaci. April jest na pierwszym miejscu, Kruk jest na drugim miejscu, Cortez jest na trzecim miejscu. Jest bardzo enigmatyczny i bardzo fajny. Oj, seniorita. Tak? Jak się dziś czujesz, piękna seniorito? Chociaż April to nie za bardzo go lubi, szczerze mówiąc. Gorąco. Gorąco mi. Lato w Newport nigdy nie jest przyjemne. A zanim będzie lepiej, będzie jeszcze gorzej. Podobno zbliża się kolejna fala upałów. Tak, słyszałam. No cóż, poradzisz sobie? Nie jesteś ubrany odpowiednio na taką pogodę. Poradzę sobie. Światło słoneczne i śliczne seniority wywołują smutek u takich starych ludzi jak ja. Wolę chłodne i deszczowe dni. Tak w ogóle, to wolę świat w czarno-białych kolorach. Jak w starych filmach. Jak we wszystkich dobrych filmach. Ale powiedz mi, seniorita Ryan, jak opisałabyś swój idealny dzień? No cóż. Jak dla mnie to upalny i słoneczny, ale dla April pewnie nie. Więc będziemy myśleć jak April. Zimny i deszczowy, tak jak twój. To dobrze. Jesteśmy do siebie podobni. Ale to nie przez ten upał jesteś nieszczęśliwa, prawda? Męczą cię koszmary. Co? Skąd on wiedział? Boisz się ich. Boisz się, że twoje koszmary mogą być prawdziwe. Kto ci powiedział o moich koszmarach? Nikt. Widzę je w twoich oczach. Widzę duchy, które cię prześladują. Nie wiem, z kim rozmawiałeś, ale od tej chwili trzymaj się z dala ode mnie i od mojego prywatnego życia. Nie unoś się, seniorita Ryan. To przeznaczenie. Przeznaczenie? Nie obchodzi mnie, co myślisz, ale zostaw mnie w spokoju. Jeśli nie stawisz czoła koszmarom, będą się powtarzać. Wkrótce będziesz je widzieć nawet na jawie. Potrzebujesz pomocy, wiesz? Wszyscy potrzebujemy, April. Dlatego tu jesteśmy, ty i ja. Dosyć. Nie muszę tego słuchać. Przepraszam. Zdenerwowałem cię. Nie sądziłem, że zareagujesz w ten sposób. Mam nadzieję, że wkrótce znowu porozmawiamy. Nie sądzę. O nie. Proszę, przemyśl to. Jeszcze jedno, seniorita. Uważaj. Bądź ostrożna. No cóż, jakby ktoś wam powiedział takie rzeczy, pewnie też byście się unieśli. Bo to jest dosyć dziwne. April zapisała coś w pamiętniku, dlatego wam pokażę. Możecie sobie zatrzymać i poczytać. Dobra, albo wiecie co? Zapiszę jeszcze grę. I na chwilę muszę was opuścić na 5 sekund i zaraz do was wracam. Będziemy dalej eksplorować to miasto, a raczej małą Wenecję, bo miasto to tam jest za dużo w tym mieście. No to na razie. Okej, już jestem z powrotem. Możemy dalej eksplorować to miasto, tylko że mam niestety niezłe problemy z filmami. Tutaj, jak wejdę, pojawi się kolejny filmik, który zobaczycie pewnie, jak go dołożę osobno. Więc po prostu teraz wyłączam Frapsa na chwilę i zobaczymy się po filmiku. Okej, widzimy się po filmiku. Będę musiała chyba to teraz w ten sposób robić po prostu. Tylko nie wiem, czy zapamiętam wszystkie filmy, jakie były do tej pory. Tu jakiś kosek idzie. On potem chyba wchodzi nawet do tego, do domu granicznego. Dobra. Co to za zegar? Z tego, co mi mówiono,
Zegarek zatrzymał się w dniu niesławnej masakry w 2109.